Wiele lat spędziłem na PC, jednak bolało mnie, że z każdą nową grą musiałem ulepszać piecyk bądź kombinować. Dlatego przerzuciłem się na konsolę. Każda gra chodzi i nie trzeba kombinować. Wrzucam CD i jazda. Jednak rynek zweryfikował się sam, opłata za konsolę i za grę jest zrozumiała. Za to opłata za konsolę, grę, abonament za możliwość gry przez internet, dodatki, gdzie w wielu przypadkach gra bez nich wygląda jak demo, opłatę za kur, da wszystko, wybaczcie, ale wraca do piratów. Zaraz, z każdą grą Co? Mam dziwne wrażenie, że kolega coś na PC dużo nie grał, albo robił to z 20 lat temu, kiedy PC zmieniał się co roku, i to bardzo. Albo części ma z lokalnych... informatyków. No i co do piractwa, to nie tak, że tego nie robię, czasem gry nie da się już kupić, ale w innym przypadku tak trudno poczekać i kupić za te 3 lata grę za 5 zł? Niech PC-ciarze, już tu widzę dzieci, jak mamusia kupuje wam kartę za 2000 co roku. No, mamusia mi zawsze co roku kupuje nową kartę za 2000. Czasem tą samą, jeżeli rynek się nie zmienia. Szkoda, że mój PC nie jest napędzony elektrycznością, tylko parą, a ta szybciej rdzewieje metal. PC wydajny, awaryjny, pliki DLL itp. Co pół roku wymiana części na lepszą. Gry, Microsoft, Office i inne pierdoby, które nie są związane z grami. 4000 plus PLN, możliwość wyboru, klawa plus mysz, pad, konsola łatwa w obsłudze, tylko gry, 1500 zł, tylko pad. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Dobra, w PC awaryjny, mylisz się. Co pół roku? Mylisz się. 4000 zł? No, mylisz się, ale niekoniecznie, bo jak ktoś chce taki komputer, to sobie kupi. Konsoli? Takiej nie kupisz, chyba że w Brazylii. No i interpunkcja. To też, no. Zamknij kurwa ryj, łomie. Dobra, przepraszam, Roberczyk. PC ma tańsze gry i darmowy multiplayer. Ale hardware jest cholernie drogi w porównaniu. Zwłaszcza, że dużo gier jest słabo zoptymalizowana po PC. Kolejny. Dużo źle działa PC, czyli co konkretnie? Nie wiem, nie pamiętam jakichś 5 gierek. I teraz jest podzielka, wszystkie działają bez problemów. Więc nawet nie mam co ich wymieniać. PC jest dla pracy, nie dla grania. Kiedy widzę interfejs PS4, mam to klasyczne gamingowe odczucie. Dobra, teraz powtarzajcie za mną. Klasyczne? Klasyczne. 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 Tak, konsola z 2014 i jej interfejs daje klasyczne odczucia. To nie tak, że przy retro konsolkach w ogóle nie było interfejsu. Najwyżej logo konsoli i tyle. Osiemka, Alfred. Co ty teraz gadasz? Pacetowie gracze to głównie region PAL. Debile, którzy myślą, że konsolowy gaming się, bo ich gówniane... telewizory... za... co? Ej, gościu, ale... PAL był problemem jakieś 15 lat temu, co ty? Jakiś debil? A nie, to przecież Alfred tylko. Ha, biedaczek. Nikt nie wyda $2000 za to samo, co za $500 konsolę. No tak. Nie wydasz tyle za moc konsoli, że to tyle, to by miał właściwie Vulkan, a konsola będzie przy tym fontanną. Taką malutką. Ta, jasne, człowieku. Mój $1500 nie potrafi nawet dotrzymać Pro 4K. Więc tak, albo wydał tyle na komputer od informatyka, albo jest on stary bardzo, albo ma Maca. To ostatnie jest prawdopodobne bardzo. Albo też jak zwykle może kłamać. Powinieneś porównać God of War na wszystkich trzech platformach? Ach, ale to właśnie, bo wiecie, God of War jest tylko na PlayStation i emulatory PC. Ach, teraz porównajmy. Co ja tu mogę? O, wiem. Porównajmy Gothica na wszystkich trzech platformach. Ale jestem zabawny. Każę porównać jedną grę, która jest tylko na jednej platformie, ale jestem... Możesz to robić na PC z dużą ilością kontrolerów. Wiesz o tym?
Ale ja nie lubię grania kontrolerem na PC. No tak. Nie lubię dokładnie tego samego, co kocham. PC ma graficzne błędy, konsola nie ma, więc konsola jest lepsza. Dobra, no to teraz weź sobie Nintendo 64, włóż kartridż. Odpalasz grę, a potem powoli, leciutko wyciągaj kartridża. I zobacz, co się dzieje, czy tu nie są błędy graficzne? Możliwość do modowania gier sprawia, że PC jest lepszy niż konsola w samym sobie. Modowanie niszczy gry, lepiej zostać vanilla. O, to co ty lubisz jest okropne, to nie jest fajne, nie lub tego. Jak możesz to lubić? Całą konsolę za cenę jednej low-endowej NVIDIA RTX 2.6... Co? Low kuźwa end i RTX 2.60? Co? Gość, co ty śpiesz? To nie jest low end nawet. Osobiście wolę konsolę, ale to tylko moja opinia. Nie, PC jest lepszy. Ale to moja opinia, dziękuję ci. To co mówię to fakty. Ty mówisz, że konsole są... dlatego, że nie masz PC do grania. O tak, ja wiem lepiej co ty lubisz, konsolowy plebsie, haha. Chodźmy teraz ruchać co? O, siemka Alfred, nie powinieneś brać swoich leków regularniej?